Norbert, od kilku tygodni mówiło się o tym, że możesz trafić do GKS-u Tychy. W międzyczasie rozegrałeś kilkadziesiąt minut na boiskach Ekstraklasy. Czy pamiętasz generalnie pierwszy kontakt ze strony klubu? Jak generalnie wyglądały kulisy twojego transferu? Tak, pamiętam, że menedżer dał mi znać, że jest propozycja ze strony Tych i że GKS się mną interesuje, że chciałby mnie sprowadzić. Powiedziałem, że potrzebuję jeszcze chwili, żeby to wszystko przeanalizować, jak to będzie wyglądało dalej w Górniku, ale ostatecznie stwierdziłem, że jest to dobra decyzja i że mogę się tu bardziej rozwinąć. No właśnie, co z twojej analizy dokładnie wyszło, bo GKS Tychy jest bardzo młodym zespołem, który nie boi stawiać się na wyróżniających się zawodników. Jakie argumenty przede wszystkim przekonały cię do tego, żeby podpisać z nami kontrakt? No tak, myślę, że na pewno jest to fajna ekipa z fajnym trenerem, z fajnymi aspiracjami, żeby powalczyć w tej pierwszej lidze. Myślę, że taki start jak zrobili, no to jest coś bardzo dobrego i cieszę się, że tak wystartowaliśmy. Patrząc na twoją dotychczasową karierę, dosyć okrężną drogą dostałeś się do Ekstraklasy, bo byłeś w juniorach Krakowi, ale zamiast do pierwszego zespołu trafiłeś do drugoligowej Pogoni Siedlce. No tak, byłem w Krakowie, ale zostawanie w rezerwach w czwartej lidze nie widziało mi się. Wolałem poszukać gdzieś grania wyżej, na szczeblu centralnym i w Siedlcach miałem taką możliwość i stamtąd trafiłem do Górnika. Twój trener z Progresu Kraków powiedział o tobie, że robisz wszystko swobodnie i naturalnie, jesteś odporny psychicznie i traktujesz wszystko na luzie, natomiast w derbach z Piastem przeciwko Gerardowi Badii udowodniłeś, że jesteś bardzo charakternym również zawodnikiem. Szczerze mówiąc, to co tam się wydarzyło na derbach, nie pamiętam tego. Czy tak jest, jak mówi trener z Progresu? Wydaje mi się, że po części jest to prawda, ale to nie ja jestem od tego, żeby to oceniać, tylko inni ludzie, którzy na mnie patrzą. W tym meczu było na tyle gorąco, że sędzia musiał wkroczyć pomiędzy was. Jeśli mowa już o byłych trenerach, to powiedz, dlaczego jeden z twoich byłych trenerów powiedział, że jesteś jednym z wygranych COVID-u, pandemii i tego, że siłownie zostały zamknięte? Była taka sytuacja, że siłownie były zamknięte, trzeba było trenować trochę na dworzu. Ja w tamtym momencie nie grałem za bardzo w pierwszym składzie. Po przerwie na koronawirusa zacząłem łapać te minuty i zacząłem grać regularnie. Dlatego myślę, że dzięki temu tak powiedział. Rzeczywiście było tak, że ta siłownia bardziej dominowała twoje treningi, przygotowania niż zajęcia piłkarskie? Na pewno był pewien okres, gdzie mając kontuzję chodziło się tylko na siłownię, nie można było za wiele robić, więc wtedy na pewno ta siłownia była ze mną prawie codziennie. Czy to miało jakieś realne znaczenie, że zacząłem grać? Wydaje mi się, że trochę mogło, ale nie popadajmy w skrajność, też to nie miało wielkiego znaczenia. To była jedna zmiana, natomiast ta bardziej istotna doszła na pozycji, no bo zmieniłeś pozycję i zdecydowanie lepiej odnalazłeś się chyba na boku. No tak, na pewno trener dał mnie na prawą stronę i tam zacząłem grać regularnie i zacząłem dobrze grać. Czy jest to moja nominalna pozycja? Nie wiem, czuję się dobrze w środku, jak i na boku, także na pewno fajnie, że tam znalazłem swoje miejsce i fajnie, że to zainicjowałem tym transfer do Górnika. No właśnie, swoje miejsce znalazłeś także w Ekstraklasie, w sumie ponad 40 występów. Gdybyś mógł powiedzieć, czego przede wszystkim nauczyłeś się w Górniku, no bo dużo mogłeś czerpać zarówno na boisku, jak i od zawodników, między innymi Podolskiego, Czolkowskiego w szatni. Na pewno nauczyłem się dużo tego doświadczenia ogrania, szybszego grania i takiej seniorskiej piłki, bardziej twardej i bardziej odpowiedzialnej, że dużo ludzi tutaj gra już o poważne pieniądze, o poważne cele i tak dalej. A wcześniej graliśmy bardziej dla zabawy i na pewno to mnie dużo nauczyło i przygotowało na tą piłkę seniorską. Czy to było coś ekstra, możliwość dzielenia szatni z Łukaszem Podolskim? Mogłeś coś od niego wynieść związanego z boiską, czy takimi rytuałami, czy innymi rzeczami niezwiązanymi może z piłką? No na pewno, gdy powiedział dyrektor, że Podolski trafi do nas, to się zaśmiałem i nie chciałem wierzyć. No po tym jak go zobaczyłem, to było wielkie wow. Na pewno to, że na każdym treningu stara się wygrać, że walczy o każdą piłkę. Czy nauczyłem się strzału? No wydaje mi się, że nie, bo nie da się tego nauczyć, ale no niesamowite, niesamowite. To powiedz na koniec, co chciałbyś wywalczyć z GKS-em Tychy, jakie cele sobie tutaj stawiasz, bo dołączasz do zespołu w trakcie trwania sezonu. Czy to będzie przeszkoda, czy bardzo szybko nadrobisz zaległości związane no, chociażby z taktyką? Myślę, że zaległości jakieś będą, ale dużo ich nie będzie. Wydaje mi się, że ja chcę łapać jak najwięcej minut i ogrywać się w tej seniorskiej piłce. Myślę, że mamy szansę powalczyć o awans do Ekstraklasy i myślę, że cała drużyna będzie robić wszystko, żeby o to grać. Elmax.
oficjalny sponsor GKS Tychy.